znowu leci, no. Ale dość szybki jest to. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Wysoko szybował Dawid, daleko szybował, leciał, frunął Dawid, no ale dało to taki wynik przeciętny. No widzisz, sam się trochę zdziwiłem, bo po skoku byłem no, przekonany, że to jest taki wynik, skok co najmniej do dziesiątki. No ale jak widzieliśmy, nie byłem odosobniony w tym dzisiejszym konkursie. No, Piotrek ze skokiem 239 metrów, a skończył siódmy. No, wydaje mi się, że przy takim skoku no, to co najmniej mógł liczyć na podium. No ale też znowu mamy helikopter. Niesamowite, jesteś maniakiem takich latających tych i co, odpalamy kamerę, to coś leci. Znowu leci, no. Ale dość szybki jest to. Zaraz będzie cisza. No wiesz, konkurs był dość zakręcony, te przeliczniki trochę wydaje mi się, w mojej opinii wariowały i nie do końca liczyły to co rzeczywiście działo się na skoczni w trakcie skoku zawodnika. No ale udało się ten konkurs przeprowadzić, co prawda jednoseryjny, no i bardzo długi. Ale myślę, że ja też mogę być zadowolony przede wszystkim z tego, że dzisiaj oddałem dużo lepszy skok. Dało się z niego polecieć i też jest lepsze miejsce niż w dniu wczorajszym, także no to jest na pewno na plus. Czuliśmy w kościach, że to się skończy na jednoseryjnym konkursie. Więcej nerwów, większa presja, żeby dać z siebie wszystko, żeby to wyszło, czy to nie zmienia niczego? Nie, to nie zmienia tak naprawdę niczego, jeżeli chodzi o podejście do samego skoku. No zmienia trochę kwestię przygotowania, bo to rzeczywiście się ciągnęło dzisiaj jak glutek z nosa. Tak naprawdę wydaje mi się, że my będziemy bardziej zmęczeni niż przy takim normalnym konkursie, gdzie są te trzy serie, czy z próbną, czy z kwalifikacjami. Bo tutaj co chwilę się trzeba było iść grzać, za chwilę znowu przekładają. Zwłaszcza ja i Kamil i Klimek, gdzie mieliśmy numer z przodu, więc trzeba było być tak naprawdę od tej godziny pi razy drzwi 13 w gotowości do startu. A ja swój skok oddałem koło 16 chyba, także no trochę tego przygotowania było. No ale cóż, takie konkursy się zdarzają, nie pierwszy i na pewno nie ostatni. Więc no, trzeba też w takich sytuacjach się odnaleźć i no, umieć tą gotowość po prostu utrzymać, być cały czas przyzwoicie rozgrzanym, rozciągniętym i przede wszystkim głowę też mieć przygotowaną na to, że trzeba się skoncentrować nad tym, co jest do zrobienia, a nie nad tym, jak się to właśnie ciągnie. Lepiej, kiedy taki konkurs dojdzie do skutku, ależ dmucha dalej tutaj w Krańskiej Górze. Taki jednostrojny konkurs dojdzie do skutku, punkty rozdane, bardziej lub mniej sprawiedliwe, czy lepiej, żeby jednak to się po prostu nie odbyło? Myślę, że w obecnej sytuacji, kiedy tych konkursów, których mamy już odwołanych dość kilka w sezonie, więc no ten, który się uda przeprowadzić, to zawsze będzie na plus, przynajmniej w tej sytuacji. No można się zawsze czepiać, że to tam trochę mniej sprawiedliwe i tak dalej i te wyniki zupełnie by mogły inaczej wyglądać przy normalnych warunkach, przy dwóch seriach. No ale taki jest sport. Czasami też tego szczęścia trochę trzeba mieć. No ja dzisiaj narzekał nie będę, no bo zrobiłem lepszy wynik niż w dniu wczorajszym. Myślę, że koledzy też jakoś bardzo narzekać nie będą, bo chyba i Piotrek i Kuba też zrobili lepsze wyniki niż w dniu wczorajszym, więc jest okej. No najlepiej by było, jakby te jednoseryjne konkursy były takie, żeby to szczęście nam bardziej sprzyjało, żeby nam te przeliczniki tak fajnie policzyły. No ale tego się przewidzieć nie da, no to jest sport. Myślę, że ja też zawsze powtarzałem, że medali się nie rozdaje przed konkursami. Tutaj się to akurat tak potoczyło, no i tyle. No, jest już to zapisane na kartach, tego się już nie wymarzę. Konkurs jest odbyty, myślę, że w obecnej sytuacji to jest też dobre, że ten konkurs się po prostu odbył, bo no, kolejny konkurs, gdyby wypadł z Pucharu Świata, no to nam się to wszystko zmniejsza niefajnie.